Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze Squaber.com. Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie. Dzisiaj troszeczkę inne wydanie świąteczne, w którym będę miał okazję, czy też przyjemność przedstawić Ci zasady, czy też drogę, jaką podążam, wybierając spółki do portfela Szczyty i Dna. Strategia ta została przeze mnie opisana na łamach Squaber.com oraz w ramach takiego e-booka, którego dajemy zawsze przy rejestracji w Squaberze za darmo. Ta strategia jest przeze mnie stosowana w ramach Squabera od stycznia 2016 roku. Od tamtej pory co miesiąc były prowadzone webinary na temat tej strategii, gdzie też prezentowałem wyniki, ale i także okazje, które sprowadzają się do tej strategii. Od mniej więcej wakacji 2018 roku wysyłamy również sygnały Ciekawa Spółka właśnie w kontekście tej metodologii. W związku z tym przeszliśmy krok dalej, nie tylko webinary na tak jakby omawiające metodologię, ale także i sygnały. To wszystko po to, aby ułatwić Tobie i wszystkim inwestorom, którzy korzystają ze Squabera, wykorzystanie tej metodologii. No i tutaj zapraszam Ciebie serdecznie do tego, żebyś skorzystał także i z tej metodologii, a dzisiaj z okazji właśnie świąt, gdzie i tak będą 4 dni bez sesji, tak naprawdę mamy długi weekend, chciałbym raczej skupić się właśnie na tej merytorycznej kwestii, dlatego że bardzo często poruszam kwestie szczytów, ostatnich potwierdzonych szczytów, ostatnich potwierdzonych den. To są rzeczy kluczowe z punktu widzenia metodologii. To one pozwalają określić, czy mamy trend wzrostowy, czy mamy trend spadkowy. Dlatego chciałbym te rzeczy omówić. Jeżeli byłbyś zainteresowany jakimiś szczegółami, zapraszam serdecznie do kontaktu. Metodologia ta od stycznia 2016 roku, czy ta cała strategia, dała stopę zwrotu blisko 80%. Nawet w zeszłym tygodniu było prawie 85%, no ale tutaj też niektóre spółki zaczęły robić korekty. Zresztą, jak widzisz teraz na wykresie, to jest właśnie skumulowana stopa zwrotu od stycznia 2016 roku. Natomiast sama stopa zwrotu to jest tylko jedno. Ja bym chciał Twoją uwagę zwrócić na maksymalny drawdown, czyli maksymalne obsunięcie kapitału, które zdarzało się od szczytu, tak? Zawsze od szczytu do minimum i to było 9,41%. Przy tutaj całkowitej stopie zwrotu 19% i przy średniorocznej stopie zwrotu prawie 20%. Więc tu moim zdaniem tak jakby to podejście pozwala na to, żeby po pierwsze ograniczać swoje ryzyko na inwestycjach i jednocześnie pozwalać dość mechanicznie jednak, bo ta metodologia nie wymaga jakiejś nie wiadomo jakiej analizy finansowej, jest to bardziej oparte o analizę techniczną, w jaki sposób to wykorzystywać. Więc zapraszam, przejdziemy sobie do spółki Dino Polska, na której omówię to, dlaczego tutaj w okolicach 19 czy 18 listopada była okazja kupna i dlaczego dalej mamy te akcje pomimo tak silnej na ten moment wyprzedaży dwudniowej. To wszystko teraz sobie wyjaśnimy. Jeżeli popatrzymy na wykres, to warto zauważyć, że tutaj rynek poruszał się w takim ruchu spadkowym, i dla mnie zawsze właśnie ten ruch jest takim wyznacznikiem, gdzie należy zwracać uwagę na to, co się dzieje. Jeżeli wyrysujemy sobie szczyty i dna, które tutaj się kształtowały, to one miały mniej więcej w ten sposób układ. Tutaj był pierwszy sygnał do ewentualnego odwrócenia. Zaraz odpowiem, dlaczego nie był wykorzystywany. Natomiast później po wybiciu, jak rynek zszedł niżej, to ostatnie potwierdzone szczyt zrobił się w tym miejscu. I czym jest ten ostatni potwierdzony szczyt? Jeżeli popatrzymy na schemat, to wygląda mniej więcej w ten sposób, że jeżeli mamy kolejne szczyty i dołki coraz to niżej, to ostatni potwierdzony szczyt, ja to nazywam OPS, OPS znajduje się zawsze na ostatnim czy najwyższym punkcie między dwoma kolejnymi coraz niższymi dołkami. Czyli te dwa dołki muszą być coraz to niższe i najwyższy punkt między nimi to jest OPS. Jeżeli zrobimy taki przestój, to dalej OPS jest w tym samym miejscu, ponieważ rynek nie zrobił nowego dołka niżej. Czyli zatem cały czas dwa ostatnie, coraz niższe poziomy to są te dwa dna i OPS znajduje się powyżej. Jeżeli rynek by wybił nowy dołek, wtedy OPS schodzi niżej i znajduje się w najwyższym punkcie między dwoma ostatnimi, coraz niższymi dołkami, czyli w tym miejscu. I tak wygląda schemat ten najbardziej... Znaczy, tak po prostu wygląda schemat trendu spadkowego i jednocześnie odwrócenia tego trendu ze spadkowego na wzrostowy. I to jest podstawa. Oczywiście, kiedy rynek odwróci nam tendencję, wybije OPS, to mówimy o tym, że mamy załamany trend spadkowy, czyli OPS, czyli trend spadkowy przestał mieć rację bytu, został załamany. Nie mamy jeszcze informacji o tym,
że trend wzrostowy się rozpoczął. Do tego potrzeba oczywiście sekwencji szczytów i dęb coraz to wyższych. No i dopiero ta sekwencja o tym mi mówi, kiedy mamy cztery szczyty i dołki w odpowiedniej kolejności. Natomiast kluczowe w moim podejściu jest to, że dla mnie szczyty i dna liczą się, czy tak jakby szczyty i dna do wyznaczenia trendu, liczą się dopiero w momencie wybicia OPS czy OPD. Czyli jeżeli byśmy patrzyli na ten schemat, to jeżeli tutaj po drodze byłyby takie ruchy, to wszystko w środku mnie w ogóle nie interesuje z punktu widzenia trendu. Dopiero wybicie OPS-a pozwala mi wyznaczyć nowy szczyt i później kolejne dołki. Krótko mówiąc, być może spotkałeś się z metodologią higher highs, higher lows, które pozwalają na właśnie ocenę trendu, która się znajduje na rynku. Natomiast w moim podejściu kluczowe jest to, żeby rozpatrywać szczyty i dna w perspektywie właśnie ostatnich potwierdzonych szczytów i ostatnich potwierdzonych den. Skąd w ogóle OPS? Bo OPD to jest ten moment, gdzie mamy najniższy poziom między dwoma kolejnymi coraz wyższymi szczytami. Tak? Czyli tutaj mamy dwa szczyty coraz to wyższe i najniższy poziom to jest OPD, ale tylko wtedy, kiedy rynek jest już w trendzie wzrostowym. Czyli podsumowując, w trendzie spadkowym mamy OPS, w trendzie wzrostowym mamy OPD. Nie da się wyznaczyć OPS, czyli ostatniego potwierdzonego szczytu, w trendzie wzrostowym. I nie da się wyznaczyć, może się da, ale jakby nie jest to poprawne, wyznaczenie OPD w trendzie spadkowym. Tak? Czyli zawsze w konkretnym trendzie używamy konkretnego oznaczenia. I dlaczego to oznaczenie jest istotne? Według metodologii Charlesa Dowa generalnie trend spadkowy trwa tak długo, póki sekwencja szczytów i den jest coraz to niższa. To jest odgórna zasada. Oczywiście też tendencja do utrzymywania się w trendzie wzrostowym jest większa, aniżeli w trendzie aniżeli odwrócenie tej tendencji. Tak? Czyli generalnie, jeżeli mamy trend, to utrzymanie tej tendencji ma zdecydowanie większe prawdopodobieństwo niż jej załamanie. Musimy do tego oczywiście dodać charakterystykę rynku, ponieważ na przykład na rynku walutowym rynki są przeważnie bardziej szarpane. Tam jednak te trendy są krótsze, bardzo często są dynamiczne wybicia, które później, po których następuje konsolidacja. Oczywiście są momenty, w których także i trendy panują, ale mimo wszystko jest to pewna charakterystyka rynku. Na rynku giełdowym te tendencje wzrostowe są zdecydowanie silniejsze. Spadki są bardzo dynamiczne, natomiast wzrosty z kolei potrafią być regularne, systematyczne i tak jak na przykład na KGHM-ie aktualnie trwa taki ruch wzrostowy, czy też właśnie na Dino Polska, czy na wielu innych spółkach, bo na przykład na Azotach Tarnów ruch wzrostowy trwało ponad 100%, a nam się udało z tego wziąć ponad 60%, chyba 70%. Więc generalnie to są rzeczy, na które warto zwracać uwagę. Więc w momencie, w którym mówimy o tym, że jeżeli mamy trend spadkowy i on trwa tak długo, póki sekwencja szczytów i den jest coraz to niższa, to ten OPS, o którym mówiliśmy przed chwilą, jest kluczowy. To znaczy, rynek nie może go wybić, jeżeli ma trwać w trendzie spadkowym w dalszym ciągu. Jeżeli go wybije, to znaczy, że ten trend spadkowy już nie istnieje, już go nie ma, ponieważ sekwencja szczytów i den została załamana. I oczywiście w drugą stronę, jeżeli chcemy powiedzieć o tym, że chcemy mieć trend wzrostowy, no to ta sekwencja musi się odwrócić, ale również ona będzie tak długo trwała, dopóki ostatnie potwierdzone dno nie zostanie załamane, bo wtedy cały trend, czyli właśnie ta sekwencja szczytów i den zostanie załamana. I jak to miało miejsce właśnie na Dino Polska? Jeżeli popatrzymy na wykres, to zawsze musimy rozpatrywać to w kontekście poprzedniego trendu. Zawsze musimy znaleźć ostatni potwierdzony szczyt lub ostatni potwierdzony trend, ostatnie potwierdzone dno w trendzie, który poprzedzał bieżący ruch. Czyli jeżeli my rozpatrujemy cały ten ruch spadkowy, no to musimy znaleźć ostatnie potwierdzone dno w tym ruchu wzrostowym po lewej stronie, aby można było określić, gdzie znajduje się, czy kiedy dopiero możemy rozpatrywać naszą tendencję spadkową. I tutaj mamy, nie bez powodu wziąłem Dino Polska, bo wcześniejszy ruch wzrostowy był dość dynamiczny i tutaj też brakowało takich jasnych korekt. I są takie momenty, w których te korekty są jaśniejsze, czyli bardziej klarowne, inne są trochę trudniejsze i to jest największa tak jakby zagwozdka przy wykorzystaniu ostatnich potwierdzonych szczytów i den, ale naprawdę troszeczkę pracy, troszeczkę wnikliwości, na przykład obejrzysz moje materiały dostępne w Squaberze, to na pewno będzie Ci dużo łatwiej to wyłapać. Natomiast tutaj zauważmy, że no zdecydowanie możemy wyznaczyć ostatnie potwierdzone szczyty i dołki w takiej sekwencji, bo tutaj mamy wybicie, więc tu mamy zdecydowanie mamy dno. No i teraz pytanie, co dalej? Tutaj nie mamy wybicia jeszcze,
Tu mamy wybicie. Jest drobna korekta. Można by było ją zaznaczyć. Albo pociągnąć dalej. I teraz przytoczę zasady, którymi ja się kieruję przy wyznaczaniu korekty. Czy to już jest korekta, czy tylko i wyłącznie impuls. Pierwszą zasadą są trzy świece. Czyli trzy świece powinny tworzyć korektę. Krótko mówiąc, jeżeli mamy wybicie, tworzy nam się świeca, na przykład ścieniem u góry, może być popytowa. To nie chodzi o to, że ona musi być podażowa, ale z tego miejsca tu się zrobił szczyt. I teraz mamy na przykład kolejną świecę niżej, kolejną świecę niżej. To już dla mnie jest korekta. Najlepiej, jak trzy świece są spadkowe, bo wtedy mamy wszystko klarownie na tacy, ale generalnie, jeżeli tutaj mamy trzy świece od szczytu, tak, czyli mamy jedną, drugą, trzecią, to już jak rynek wybije, to dla mnie to wszystko było korektą i ostatnie potwierdzone dno ląduje w tym miejscu. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, czyli jedna z dwóch może być wykorzystana, jest taka, że jeżeli mamy wybicie w górę i rynek na przykład jedną świecą, to jest świeca podażowa, spadnie o więcej niż 30%, tak? Czyli wystarczy zmierzyć 30% wybicia. Tak? Tutaj mamy wybicie, mierzymy sobie, jeżeli to jest więcej niż 30%, to już może być potraktowane jako korekta i nawet wtedy, kiedy nie ma więcej niż trzech świec. Czyli nawet jakby to była tylko jedna świeca. Postaram się później znaleźć taki przykład, ale generalnie tutaj jak najbardziej te dwie zasady można zastosować. No i teraz pytanie, czy tutaj mamy trzy świece? Tak naprawdę przestój trwa te trzy świece, bo mamy tak mniej więcej ten trend ułożony. I teraz do Ciebie należy decyzja. Ja osobiście tutaj bym wyznaczył ostatni potwierdzony dołek w momencie, w którym bym prowadził pozycję. Tak, czyli mam kupione akcje, no i rynek mnie wybił o tyle, więc dla mnie z punktu widzenia trendu albo mam do wyboru ten dołek, albo ten dołek. Więc wybieram ten dołek, ponieważ nie chcę ryzykować aż tak dużo w kontekście moich zysków. Wolę zabezpieczyć je wyżej. A więc tutaj OPD bym wyznaczył w tym miejscu. No i teraz, kiedy rynek wybił je w tym miejscu tutaj, no to można potraktować tu jako nowy trend spadkowy. Czyli rynek wybija mi, robi korektę, zejście jeszcze raz. No i tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, było to naruszenie tego ruchu, tego trendu spadkowego. No i potencjalnie na korekcie tutaj można było szukać okazji do kupna. Zaraz powiem, gdzie ja szukam tych okazji. Ale generalnie w kontekście tego trendu, ja to rozrysuję jeszcze raz, żeby tutaj nie było wątpliwości, jak ten trend przebiegał. Tutaj mieliśmy ruch wzrostowy. Taka drobna korekta i ruch przeciwny. Tutaj zawsze warto zaznaczyć sobie wtedy alert cenowy. I później po wybiciu możemy wyznaczyć jeden swing, drugi swing. No i tutaj mamy podejście. I teraz tak, kiedy rynek zrobił nam taką sekwencję, wiemy o tym, że jest potencjalnie w miejscu, w którym może się pojawić jakiś popyt, może się pojawić chęć kupna tych akcji. No i tym musimy tylko i wyłącznie rozważyć, czy nam się to opłaca, czy nie. Dla mnie takim potencjalnym miejscem, w którym faktycznie szukam okazji, to jest poziom poprzedniego minimum, przedostatniego minimum, czyli nie tego najniższego, tu jest zabezpieczenie, tu jest stop loss, ale tego poprzedniego tutaj. I tu, jeżeli rynek zejdzie w te rejony, to ja szukam wtedy potencjalnego wejścia, albo jak mi się pojawi świeca popytowa, albo jak jest dodatkowo strefa popytu ze Squabera, tak jak tutaj, kiedy rynek ją zaalertuje, czyli kiedy Squaber dostarczy dodatkowo alert z takiej strefy popytu. Więc generalnie jakiś dodatkowy czynnik, o tym mówię w innych webinarach czy w innych nagraniach, więc tutaj serdecznie zapraszam do tego, żeby śledzić Squabera. Tamte szczegóły już też później powiem, no tutaj nie mamy aż tak dużo czasu, żebym wszystko wyjaśnił. Natomiast generalnie tutaj w tych miejscach szukam okazji. Najlepiej jest, kiedy rynek zejdzie o ponad 50%, tak? Czyli 50% tego wybicia od punktu A do punktu B. Jeżeli te 50% się zrealizuje,
to mi to pozwala na to, żeby zabezpieczać się poniżej punktu A, a pierwszy take profit dać w okolicach punktu B. Co to znaczy pierwszy take profit? Pierwszy take profit to jest realizacja połowy zysków, ponieważ to jest zabezpieczenie się przed ewentualnym przejściem w trend boczny. Jak wiemy, w momencie, w którym rynek wybija OPS, czyli ten poziom, wiemy o tym, że z tego miejsca załamany został trend spadkowy, ale nie wiemy, czy przerodzimy się w trend boczny, czy w trend wzrostowy. Więc ja wolę się zabezpieczyć na poczet obu tych elementów, dlatego połowę zysków realizujemy w okolicach punktu B, a druga połowa jest prowadzona po ostatnich potwierdzonych dołkach, co pozwala na złapanie dużej stopy zwrotu typu 50-60%. Aktualnie, jeżeli chodzi o portfel Szczyty i Dna i na przykład Dino Polska, no to tu jest 39%, no było więcej oczywiście, tak? Było prawie 50 czy ponad 50, no ale Dino też zrobiło korektę. Jak widzimy, tutaj rynek wybił nam ten poprzedni dołek w tym miejscu, w związku z tym zostałby zrealizowany stop loss. Tak, tutaj, to zostało wybite. I tak się też zdarza, to prawdopodobieństwo sukcesu w tej strategii wynosi około 60%. To stosunek zysku do ryzyka pozwala zarabiać i to nie jest bajka, tak? Tylko to jest to, co faktycznie się realizuje na rynku, bo w tej metodologii ta stopa zwrotu jest z pozycji, które no realnie te sygnały wygenerowały. Natomiast to, że rynek wybił w tym miejscu i stworzył nowy dołek, to nie zmieniło nic tak naprawdę w całym układzie, ponieważ po prostu ok, trwamy dalej w trendzie spadkowym, to znowu, kiedy rynek zrobił korektę, bo wiemy o tym, że teraz sekwencja wyglądała w ten sposób, czyli tutaj jak był szczyt, rynek to wybił, tutaj mamy korektę, wybicie nowego dołka i teraz ostatni potwierdzony szczyt ląduje tutaj, OPS. No i rynek znowu wybija ten poziom, cofa się i zobaczcie, nie doszli mi idealnie do tego poziomu, zabrakło troszeczkę siły, ale rynek zareagował na strefę popytu Squabera. I dzięki tej reakcji i jednocześnie, że to jest 50% tego ruchu, wygenerowałem alert, ciekawa spółka, do wszystkich użytkowników premium Squabera. Sam osobiście wrzuciłem to do portfela Szczyty i Dna również. Pierwszy take profit był tutaj w okolicach 94 zł, jeżeli dobrze pamiętam, czy ciut powyżej tego poziomu, ale na korekcie prostej plus poniżej strefy podaży. Jeżeli nie jesteś pewny tego, jak to wykorzystywać, tak, gdzie ustawiać take profity, to właśnie wystarczy śledzić moje alerty, no bo tam pokazuję i też wyjaśniam, bo to za każdym razem, kiedy alert jest wygenerowany, ja wyjaśniam, dlaczego akurat take profit, czy dla tej połówki pozycji znajduje się w tym miejscu, a nie innym, dlatego, że pozwalam sobie tutaj na troszeczkę większy na przykład margines błędu albo troszeczkę większy zasięg dla dobrych spółek, a Dino Polska jest dobrą spółką, albo na przykład przy spółkach mocno spekulacyjnych nawet troszeczkę ciaśniej ten take profit się znajduje. Więc to wszystko zależy od tego, co to jest za spółka i do tego ja już dodaję swój komentarz. Natomiast w samej metodologii take profit mógłby być tutaj. No i to by też dało rację, znaczy miało rację bytu. Natomiast kiedy już rynek obrał ten swój kierunek wzrostowy, no to mieliśmy taką sekwencję szczytów i den na ten moment. I zobaczcie, że ja tutaj mam na poziomie 92,58 alert cenowy, bo ja w ten sposób nadzoruję swoje pozycje. I teraz przechodzimy do bardzo ważnego elementu, jaki mam w zastosowaniu szczytów i den znaczenie. Dla mnie momentem wybicia ważnego poziomu, tak jak tutaj mamy dno, które generuje nam stop lossa, jest pełna świeca. Tutaj nic się nie wydarzyło jak dla mnie. Rynek zareagował na ten poziom. Mamy cień, który zareagował na poprzedni dołek, czyli inwestorzy nie zaakceptowali tych poziomów cenowych. Dopiero kiedy rynek znalazł się poniżej tego poziomu, to ja dopiero dochodzę do tego momentu, w którym realizuję stratę. Dlatego nie mam stop lossa ustawionego na rynku bezpośrednio, tak? Czyli nie mam zlecenia stop loss albo też i limit, z limitem aktywacji PKC, bo po prostu zwyczajnie wtedy zbyt często rynek by mi uciekał. Po prostu była realizowana strata i później następowałoby wybicie. Dlatego tutaj to warto na to zwracać uwagę. Czyli ja dostaję alert i następnego dnia dopiero dochodzę do momentu, w którym realizuję stratę. To mi powoduje, że czasem, raz na bardzo rzadko, ale jednak raz na jakiś czas zdarzy się sytuacja,
których zrealizuje większą stratę niż jakby miał stop lossa. Natomiast w większości przypadków, i to mnie przekonało do tego, żeby tego nie robić, mam ustawione alerty, dlatego że później rynek wraca i podąża w moim kierunku. Zresztą na Dino Polska byłoby podobnie, bo zauważcie, że później niżej, co się wydarzyło? Rynek, ja ten alert ponowiłem, dlatego że to był dalej dla mnie później ważny poziom. Zobaczcie, że cena cieniem przebiła mi poziom ostatniego potwierdzonego dołka w tym miejscu. Natomiast ostatecznie zatrzymała się, wszystkie ceny zamknięcia są powyżej tego poziomu. Krótko mówiąc, rynek zareagował na ten poziom. Jakby stąd nastąpiło dalsze spadki, nastąpiły dalsze spadki, to po prostu bym zrealizował zyski, dalszą część zysków. Natomiast tutaj, że rynek to obronił, to pozwoliło mi to prowadzić dalej pozycję. I zobaczcie, że teraz, kiedy rynek już rozwinął się w trendzie wzrostowym, zauważmy, że dalej mamy taką sekwencję szczytów i den. I tutaj jak rynek wybił, zrobił korektę bardzo ładną, kolejne wybicie, kolejna korekta, wybicie, no i teraz podążamy w ruchu spadkowym. No i pytanie, czy ten poziom zostanie wybity? Jeżeli tak, to akcje Dino Polska zostaną wyrzucone z portfela szczyty i dna. No i tym samym tutaj nastąpi załamanie trendu wzrostowego. Jeżeli popatrzymy na inną spółkę, która też była w portfelu szczyty i dna, czyli Azoty Tarnów, tam prawdopodobnie nastąpił ten scenariusz przejścia w trend boczny. Tutaj zresztą jest wszystko opisane, czyli 60% nam się udało z tego całego ruchu wyciągnąć. Tutaj jest realizacja połowy zysku, tam był take profit w alercie, który ja wygenerowałem, czyli wyżej niż poprzedni szczyt, ale właśnie przez to, że ta spółka miała bardzo fajne perspektywy. Natomiast później prowadziliśmy już po ostatnich potwierdzonych szczytach i dołkach i właśnie w tym całym kontekście, w tym całym ruchu wzrostowym, zauważmy, że tutaj jak sobie wyznaczymy te szczyty i dołki, to tutaj był bardzo fajny moment, ponieważ rynek wybił ledwo, ale znalazł się powyżej ostatniego szczytu tą świeczką. Tym samym, kiedy rynek wybił mi ostatnie potwierdzony dołek, można było zrealizować zyski i teraz rynek przyszedł w okres konsolidacji. Niekoniecznie po załamaniu ostatniego potwierdzonego dołka rynek przejdzie w trend boczny, czy w trend spadkowy. Może przejść w trend boczny. I takie sytuacje miały miejsce wielokrotnie. I teraz naszą decyzją jest, czy chcemy dać cenie więcej miejsca, czy chcemy zabezpieczać je bardzo ciasno, dlatego że po prostu zwyczajnie, jeżeli są to spółki bardziej spekulacyjne, to nie ma sensu trwania w konsolidacji, bo ten czas, tutaj na przykład już 2 miesiące prawie, rynek stoi w konsolidacji, a te pieniądze pracują na innych spółkach. Więc bez sensu trzymać takie okazje, które stoją i czekają na rozwój sytuacji, zwłaszcza, że mamy już bardzo dużo przesłanek do tego, że ten trend wzrostowy został załamany. Wyjaśniłem pokrótce, jak szukam tych okazji. Myślę, że metodologia szczyty i dna, nawet jeżeli byś chciał stosować w kontekście swojego podejścia, pozwoli Ci na lepsze wykorzystanie i bardziej efektywne wykorzystanie okazji. My sami stosujemy kilka strategii. Ciekawe spółki, które wysyłamy w Squaberze, są wysyłane na przestrzeni tak naprawdę 2-3 strategii, które stale nadzorujemy, czyli w momencie, w którym jakaś strategia trochę gorzej zaczyna działać, bo się zmienił sentyment, na przykład ona jest długoterminowa, tutaj generalnie rynek znajduje się w takim trendzie bocznym albo nawet spadkowym, to po prostu jej nie wykorzystujemy, szukamy okazji bardziej krótkoterminowo. I to staramy się robić wszystko za Was. Natomiast w Twoim podejściu, w Twojej metodologii wystarczy umieć wyznaczać trend, ustawić sobie alerty. W Squaberze możesz ustawić nieograniczoną liczbę, ilość tych alertów. Dzięki temu mogą one Tobie cały czas nadzorować swoje inwestycje. I dzięki temu jesteś w stanie lepiej i efektywniej wykorzystywać te trendy, które się pojawiają na rynku i tym samym poprawiać swoją efektywność inwestycyjną. Do tego Ciebie bardzo serdecznie zachęcam. Z okazji świąt życzę Tobie i Twojej rodzinie wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, przede wszystkim tego rodzinnego klimatu i spotkań w gronie najbliższych, w tych najbliższych dniach. Życzę też, aby ten okres był takim czasem zadumy, tak, żebyś mógł przemyśleć, co można poprawić w swoim życiu,
albo z czego jesteś zadowolony w ostatnim życiu, bo to też warto rozważać, tak? Co ci się udało osiągnąć. Ciebie, do tego tak naprawdę ciebie bardzo serdecznie zachęcam, żebyś zastanowił się też nad tym, co się udało osiągnąć i dążył dalej, tak? Do osiągania kolejnych kroków, kolejnych sukcesów. I oczywiście na rynkach finansowych, żeby każda twoja decyzja była przemyślana, bo nie każda będzie sukcesem, tak? Nie każda inwestycja na giełdzie przyniesie profit, ale jeżeli będzie przemyślaną, to wtedy będziesz wiedział, kiedy pogodzić się ze stratą i nie będzie to dla ciebie bolączka, tylko to będzie normalna realizacja twoich normalnych działań, twojej strategii, twoich wymagań też względem rynku. Do tego ciebie serdecznie zachęcam, pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Marcin Tuszkiewicz.